W tym zadaniu musimy ustalić, któremu z tych czterech wzorów funkcji odpowiada wykres funkcji przedstawiony na rysunku. Żeby to zrobić, to możemy przyjrzeć się na przykład jakimś punktom szczególnym tego wykresu. Nie musimy w szczególności umieć narysować wykresów tych czterech funkcji, tylko w jakiś sposób odgadnąć, który wzór pasuje do tego wykresu. Czyli możemy na przykład przyjrzeć się, jak wygląda sytuacja dla tych czterech wzorów funkcji, na przykład dla argumentu x równego 0, czy otrzymujemy jedynkę. Na przykład, jak wygląda dla argumentu pi? Czy otrzymujemy jakąś małą wartość dodatnią, chyba mniejszą od jednej i drugiej? No, na przykład popatrzeć na takie punkty szczególne. Ewentualnie możemy popatrzeć na całe przedziały. No, na przykład w przedziale od minus pi pół do pi pół mamy wykres funk dany funkcją stałą, równą 1. Możemy się zastanowić, dla którego z tych wzorów. Licznik będzie równy mianownikowi w tym przedziale, bo tylko w takiej sytuacji otrzymamy liczbę równą 1. Jeżeli licznik i mianownik będzie taki sam, wtedy skrócą się, otrzymamy 1 na tym przedziale. Moglibyśmy się tutaj w szczególności przyjrzeć temu przedziałowi od minus pi pół do 0, ponieważ na nim cosinus jest dodatni, ale sinus oczywiście jest ujemny. Tu narysowałem fragment sinusa i fragment kosinusa na tym przedziale od minus pi pół do 0. Dlatego wybrałem ten fragment, a nie jeszcze poszerzony o przedział od 0 do pi pół, ponieważ w tym przedziale zarówno sinus, jak i kosinus są dodatnie, czyli te wartości bezwzględne w, tych przy, w tym przedziale nic by nie zmieniły. Dla kosinusa oczywiście nie zmieniają również nic w tym przedziale, od minus pi pół do 0 I moglibyśmy napisać, że w, albo inaczej, dla x należących do przedziału, od minus pi pół do 0, Jak wygląda sytuacja? Na przykład rozważmy na tym przedziale te wszystkie wzory. W tym wzorze otrzymamy oczywiście cosinus x plus 1 podzielić na wartość bezwzględna z cosinusa dodatniego nadal jest kosinusem, ta wartość bez nic nie zmienia wartość bez na z liczby dodatniej zwraca tę samą liczbę dodatnią czyli tutaj dalej będzie cosinus x tak samo plus 1 licznik równy mianownikowi skraca się otrzymujemy 1 w przypadku sinusa jednak tak już ładniej nie będzie. Będziemy mieli w liczniku sinus x plus 1, a w mianowniku wartość bezwzględna z sinusa x, ponieważ sinus jest tu ujemny, to zmieni znak tego wyrażenia wartość bezwzględna na dodatni. Zmianę znaku robimy poprzez dostawienie minusa, czyli napisalibyśmy minus sinus x plus 1. Widać, że tutaj licznik od mianownika różni się, czyli na pewno tu nie otrzymamy jedynki, w związku z czym nie będziemy mieli funkcji stałej ta funkcja z danas podpunktu B na pewno nie będzie stała na tym przedziale od minus pi/2 do 0, czyli możemy ją skreślić. Podejrzewam, że z tego samego powodu funkcja z podpunktu D odpadnie. Jak to będzie wyglądało tutaj? Znowu wartość bezwzględna z sinusa x na tym przedziale, gdzie sinus jest ujemny, będzie liczbą przeciwną, czyli będzie minus sinus x. Dalej będzie minus 2 w mianowniku będzie oczywiście sinus x. Minus 2 licznik i mianownik różnią się różne od 1, czyli D też odpada. Natomiast podpunkt C, podobnie jak A ze względu na to, że mamy kosinus tutaj licznik będzie równy mianownikowi, czyli mamy 1. Czyli zostali nam dwa kandydaci, podpunkt A i C. Żeby rozstrzygnąć, który z nich będzie dobry, to może na przykład teraz zastosujmy tę drugą metodę, o której mówiłem, na przykład weźmy konkretny argument. Na przykład argument pi i zobaczmy, co się stanie dla x równego pi. W podpunkcie A będziemy mieli cosinus pi plus 1 podzielić na cosinus pi plus 1. Oczywiście tu wartość bezwzględna, to się równa. Kosinus pi, ile jest równe? No oczywiście, jakbyśmy poprowadzili ten wykres dalej, to widzimy, że kosinus z pi osiąga wartość minus 1, czyli mielibyśmy minus 1 plus 1 podzielić na wartość bezryna z minus 1, czyli 1 plus 1, czyli mamy 0 podzielić na 2, czyli 0. Widzimy, że to jest sprzeczne z naszym wykresem, ponieważ tu ewidentnie mamy wartość niezerową dla argumentu x równego pi, Czyli podpunkt A też powinien odpaść. Sprawdźmy, czy w podpunkcie C wyjdzie nam tutaj niezerowa wartość dla argumentu x równego pi. Będziemy mieli tutaj tak cosinus pi, tu wartość bezwzględna w liczniku minus 2 podzielić i tutaj cosinus x, czyli cosinus pi minus 2 to się równa. Cosinus pi to było minus 1. Oczywiście pod wartością bezwzględną, czyli wartość bezwzględna zrobi z tego 1. Minus 2 podzielić na minus 1 minus 2. Czyli będziemy mieli 1 minus 2 to będzie minus 1 podzielić na minus 3, minus 1 na minus 3 to 1 trzecia. No i widzimy, że rzeczywiście zgadza się ta wartość, która jest tutaj, to może być 1 trzecia. Ze względu na to, że odpadły pozostałe odpowiedzi do podpunktu C, zgodził się zarówno cały przedział od minus pi do pi jak i ten jeden argument pi, no to jesteśmy pewni, że to jest poprawna odpowiedź do tego zadania. Tak samo moglibyśmy prześledzić jeszcze podpunkty B i D dla argumentu x równego pi nie trzeba było ich analizować na tym przedziale. Ciekawe co by wyszło. Sprawdźmy. Podstawmy pi jeszcze pod podpunkt B na przykład. Mielibyśmy sinus pi plus 1 podzielić na sinus pi pod wartością bezwzględną plus 1. Jak wygląda sinus dla argumentu x równego pi idzie tak. O, no i tu idzie w 0, czyli sinus pi jest równy 0, czyli mielibyśmy 0 plus 1 podzielić na wartość bezwzględną 0 plus 1, 1 na 1 to jest 1. No to oczywiście się nie zgadza. Dla pi nie mamy wartość 1, tu byłaby wartość 1, mamy dużo mniej, czyli z tego względu też by odpadł pod punkt b. Być może to byłoby chyba najprostsze jednak rozwiązanie, wziąć po prostu, sprawdzić dla argumentu x równego pi. W tym przypadku, być może do jakiegoś innego, może dla 5,5 też można byłoby sprawdzić, część by odpadła, część nie. No krótko mówiąc, poprzez podstawianie konkretnego argumentu eliminujemy niektóre odpowiedzi. No i w końcu zostaje nam jedna poprawna. W tym przypadku jest to funkcja spod punktu C.